Co? Ktoś, kto go będzie kupował, to musi go wrzucić normalnie do gruntu, nie? No, chyba nie będzie uprawiał tego w gruncie. A to masz normalnie, panie, to jest chyba węzły. To jest po prostu kłon węzłu, który jest, jak to się mówi, wyhodowany z... inaczej. Od tego powstał ten. Najpierw był on kłon węzłu i wzięli go, jak to się mówi, jak to jakieś wariacje były, wyszedł żółty. A potem zrobili go inwersa i znowu tak, no. I ja kupiłem Aurokalisa, który był Aurokalis, rósł sobie ładnie, a w drugim czy w trzecim roku cofnął się do tyłu i puścił, jak to się mówi, dziadka. Ale poczekaj, to jest jeden bambus? To jest jeden bambus, jak Aurokalis był. Ale popatrz, ale się ustecznił. Uwstecznił się. Ja bym tu nie wsadził dwóch bambusów. Uwstecznił się i tego. No i jest teraz taki mix. I teraz tak. Jak wykopię zielony, to będzie zielony. Jak żółty, to będzie żółty. To może sprzedawać jako władzę. To jest jako władzę. Na pewno. No. A właśnie. Widziałem dzisiaj na sklepu. Ktoś sprzedaje Aurokalisa jako prawdę. Widziałem najpierw na tej mojej stronie dziewczyna. Ty spytałeś się, czy jest szortki. Ona tak. Powiedziała tak, ona na ten. Ale równocześnie, jak ty jej powiedziałeś, że nie jest to długa węzu, wystawiła gdzie indziej.